Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym, piątym już odcinku tegorocznym naszej serii odnośnie prognozowania kosztów realizacji budowy, zadania budowlanego. Jesteśmy teraz już po tych odcinkach związanych z budynkiem, technologiami, szacowaniem kosztów właśnie jak gdyby w tej bryle budynku zawartych. Omówiliśmy sobie też już działkę, te wszystkie elementy, które są istotne przy zakupie działki, na co zwrócić uwagę. Natomiast no, dzisiaj o tej infrastrukturze i o mediach, dlatego że działka działce nierówna i po prostu wiem, że inwestorzy dość często pomijają kwestie istotne tutaj odnośnie właśnie tej infrastruktury i tych przyłączy wszelkich. Chciałem uczulić na te elementy dzisiaj. Więc proszę Państwa, jeżeli kupujemy działkę, to istotny jest dojazd do działki, czyli wszystkie te rzeczy, które mogą spowodować, że natychmiast będziemy w stanie realizować proces inwestycji budowlanej bez dodatkowych nakładów. Lub mogą spowodować właśnie, że będzie zupełnie odwrotnie, czyli nie będziemy mogli realizować tego procesu inwestycji od zaraz, od już, tylko będą potrzebne jakieś czynności, czyli poniesienie kolejnych kosztów, które dopiero będą mogły spowodować, że ten plac budowy stanie się dostępny do działań. Myślę tutaj o kwestii związanej oczywiście z drogą, z dojazdem, utwardzeniem tej drogi, więc to jest taki element, na który no, zalecam zwracać uwagę, bo sam często o tym zapominam, szczerze mówiąc, i co któryś raz, co któraś realizacja, no, przypomina mi się o tym siłą rzeczy, bo po prostu też no, te rzeczy się po prostu pojawiają i trzeba te problemy rozwiązywać. Chodzi o to, że w momencie, kiedy wybieracie Państwo tą działkę, to warto zwrócić uwagę i pomyśleć chwilę nad tym, że przez ten czas realizacji budowy będzie to musiał dojeżdżać ciężki sprzęt. I czy aby ta cena, którą się kierujecie, atrakcyjna często w danym obszarze, no bo pada wybór na tą konkretną działkę, nie zawsze, ale często przyczyną jest ta cena, czy ta cena po prostu nie jest złudna, bo na przykład do tej działki prowadzi droga, która ma 200, 300, 400 metrów i którą będzie trzeba utwardzić do celów budowlanych, no a później do celów związanych z zamieszkiwaniem tego domu, bo po budowie już, po tym procesie realizacyjnym, ta droga najczęściej będzie po raz drugi no, do naprawy, do odbudowy. To jest taka rzecz istotna. Ja w tym pierwszym odcinku troszeczkę wspominałem o tych rzeczach, natomiast nie analizowałem tego tak głęboko, tylko no, mówiliśmy o wszystkich tych kosztach, ale dzisiaj troszeczkę szerzej. Takim kolejnym elementem jest też badanie gruntu. Proszę Państwa, zdarza się i dziś, i teraz jeszcze, że jak wspominam o tym, by inwestor przed zakupem działki zlecił badanie gruntu, to no, ten inwestor słyszy o tym badaniu gruntu pierwszy raz ode mnie. To badanie gruntu ma na celu analizę zagadnień związanych z fundamentowaniem, to jest pierwsza sprawa, ale druga sprawa jest taka, że jeżeli Państwo zlecicie to badanie gruntu pod cele związane oczywiście z fundamentowaniem, to przy okazji w tym badaniu będziecie mieli podane przez geologów warstwy układu tego gruntu po prostu w przekroju i łatwo jest wyciągnąć wnioski, czy aby ten grunt na terenie z całej tej działki w trakcie robót budowlanych i później eksploatacji tej działki, używania jej, no nie będzie przysparzał kłopotów. Czy on nie nadaje się w jakimś szerszym zakresie do wymiany. Więc polecam to badanie gruntu nawet przed zakupem. Ono kosztuje kilkaset złotych, a często no, pozwoli Państwu podjąć no bardziej świadomie po prostu decyzję zakupową. W kontekście takim, że od razu będziecie Państwo ukierunkowani w pewnym sensie przez geologa, czy aby tam nie będą potrzebne po zakupie na tej działce jakieś kolejne nakłady
no, które po prostu spowodują, że ta cena na początku zakładana przy zakupie no, niekoniecznie będzie tą ostateczną ceną, którą w procesie będziecie Państwo później sobie no, brać pod uwagę, zliczając te wszystkie koszty. To są takie elementy, czyli ten dojazd i sam ten grunt na działce pod kątem eksploatacji, no niech będzie ogrodu, używania tego ogrodu, ale i też prac fundamentowych. I kolejna sprawa to jest dostępność mediów, czyli myślimy tutaj o wodzie, prądzie, o gazie, o tych właściwie trzech rzeczach. Oczywiście no, można sobie radzić w jakiś tam sposób, natomiast no, warto wiedzieć, gdzie ta woda jest, z jakiego miejsca będziemy musieli zadbać o to przyłącze, żeby się nim zająć i po prostu doprowadzić tą wodę już na działkę. To samo z prądem, to samo z gazem. Oczywiście są takie możliwości, by nie przejmować się tym, czy ten gaz jest dostępny, jak daleko jest dostępny, na przykład są dzisiaj pompy ciepła, jest fotowoltaika, jest bardzo dużo możliwości, natomiast chodzi mi o to, że w procesie analizy tych kosztów na samym początku, w procesie analizy projektu, w procesie analizy opcji i możliwości zaopatrzenia budynku w energię, no warto po prostu mieć pełen obraz, do czego przystępujemy, żeby to nie okazało się później, że decydujemy się na pompę ciepła już po zakupie działki i już po projekcie wykonanym, tylko dlatego, że jednak się okazało, że jest problem z gazem. Po prostu warto jest te rzeczy wcześniej wychwycić. To samo dotyczy kwestii prądu. Czasami są takie sytuacje, że w związku z tym, że są jakieś plany przez dostawców mediów realizowane w etapach czasu porozkładane, to te media mogą być dostępne z opóźnieniem. To też warto wiedzieć, bo w takiej sytuacji warto no jednak przewidzieć to, że być może będziecie Państwo zmuszeni wykonać odwiert i po prostu mieć wodę ze studni dla celów użytkowych przez jakiś okres czasu, dopóki dostawca, operator wodociągów nie będzie w stanie no, tej wody po prostu miejskiej, tak zwanej, Państwu zainstalować na działce. Podobna sytuacja jest z prądem. Czasami zdarza się, że inwestycja już jest mocno zaawansowana, a tej skrzynki nie ma i nie ma i nie ma. I po prostu inwestor, chcąc zrealizować proces inwestycyjny, musi zapewnić prąd na cele budowlane. Są takie przypadki. Więc warto dla tej pełnej analizy kosztów, oprócz tej technologii budowy, tego właśnie, o czym mówiłem, to chyba było w drugim odcinku, tak? Analizować również te rzeczy związane z mediami, dojazdem, z samą możliwością przeprowadzenia operacji pod tytułem realizacja budowy domu. Sam zakup działki, sama cena dla kupującego, dla Państwa nie jest jak gdyby no żadną sumą, jeżeli nie przeanalizujemy po prostu tych możliwości, o których teraz wspomniałem odnośnie właśnie no, tej infrastruktury. No i kolejna taka rzecz, o której też się nie myśli, z mojego doświadczenia widzę, że zapomina się o tym, to jest ta infrastruktura już taka właściwa na działce, czyli wszelkiego rodzaju podjazdy, chodniki, chodniczki, różnego rodzaju rzeczy no, mające na celu jak gdyby takie wzrokowe zagospodarowanie tej działki. Ogrody czy trawniki chociaż, tak, nasadzenia różnego rodzaju. No i oczywiście ogrodzenie. Więc tak naprawdę no, dochodzimy do tego, że na ten koszt realizacji zadania budowlanego należy patrzeć w taki sposób, że analizując te koszty na samym początku, kiedy jeszcze nie kupiliśmy działki, kiedy jeszcze nie wybraliśmy projektu, warto sobie taką specyfikację zrobić i już myśleć o tym, taką checklistę powiedzmy, żeby analizować te koszty w całości. No bo tylko wtedy się możemy uchronić przed takim stwierdzeniem,
popularnym w internecie, nie tylko, że te 30% czy 40% to musisz dodać zawsze, by po prostu mieć zapas. Nie? No, tak nie jest. No, właśnie najczęściej te 30% czy 40%, o których ludzie mówią, to jest ten procent po prostu tych kosztów niewziętych pod uwagę. Najczęściej właśnie związanych albo z dodatkowymi pracami związanymi z fundamentowaniem, gdzie się okazuje, że te warunki gruntowe są bardziej wymagające i trzeba po prostu ten budżet zwiększyć w trakcie już realizacji, albo właśnie z tym utrudnionym dojazdem, że trzeba drogę poprawiać raz, drugi, trzeci, albo no właśnie z tym poruszaniem się już w trakcie prowadzenia prac budowlanych w obrębie działki, no wszelkiego rodzaju załadunki, rozładunki, wjazdy, wyjazdy, ciężki sprzęt, no wiadomo, ta droga, ona no musi być dosyć konkretna, tak? By nie było tak, że co 3 dni ją musimy naprawiać, to są też koszty. Więc analizować ten budżet należy w takiej szerokiej, mocno perspektywie. Czyli bryła, działka, ta cała infrastruktura, możliwości zabudowy, media i później zakończenie, takie postawienie kropki nad i, szczególnie jeżeli chodzi o ten obraz z zewnątrz tego budynku, bo jak on już ma tą ładną fasadę, ładną elewację, no to pojawia się temat jednak, o ogrodzie zapomnieliśmy, czy tu podjazd, tu jakiś chodniczek, tu jakieś coś i to dopiero dopełnia tej formy. No i na końcu to ogrodzenie, żeby po prostu sobie stworzyć już tą enklawę prywatną, szczególnie właśnie tutaj w przypadku budynków jednorodzinnych pod tytułem domy jednorodzinne. Więc tak to, proszę Państwa, wygląda. Tak wyglądają te podziały kosztowe, na które powinniście Państwo, planując koszty, zwracać uwagę. W kolejnym odcinku zostało nam kilka słów na temat wnętrz, bo to jest praktycznie ostatni element kosztotwórczy tego budżetu. Ten budżet kontrolny zamyka się na tych wnętrzach, czyli na takim momencie, kiedy możemy po prostu wprowadzać meble i domowników. I to jest dopiero ten bilans zrobiony poprawnie, więc o tych wnętrzach sobie powiemy w kolejnym odcinku. No to będzie 6. odcinek i w 7. odcinku myślę, że podsumujemy to wszystko, bo jak kręcę te odcinki i gdzieś tam sobie myślami wracam, czy je przeglądam, co powiedziałem, czego nie powiedziałem, to nasuwa mi się pewne uzupełnienie właściwie do każdego z nich. Więc pewnie w tym 7. odcinku zrobię taki rekonesans braków i do każdego odcinka wykonanego wcześniej coś dopowiem. No i ten bilans kosztów, żebyście Państwo po prostu szacowali sobie te koszty pełne. Oczywiście nie zawsze jest tak, że każda działka jest tak bardzo wymagająca, że trzeba myśleć o tym robieniu drogi, o tej infrastrukturze. Czasami są fajne grunty, zagęszczone, nośne. Można przez całą budowę dowozić materiały i ta droga się nie rozjeżdża, jest czynna i później w procesie eksploatacji trawa sama rośnie. Są takie miejsca też, są takie działki, wtedy można zaoszczędzić, więc czasami w momencie, kiedy decydujemy się na zakup tej działki, warto poobserwować roślinność i właśnie te warunki gruntowe, no bo można teoretycznie, powiedzmy, w niektórych sytuacjach faktycznie zaoszczędzić. O tym właśnie chcę też powiedzieć w tym ostatnim 7. odcinku. Oczywiście zapraszam do oglądania tych filmów wcześniejszych, wszystkich moich, które są na tym kanale i gdzieś tam pochodzą z tych grup facebookowych odnośnie budownictwa szkieletowego. Tam też jest rozbudowany ten temat generalnie cały. Ja w tych noworocznych kilku odcinkach pod tytułem budżet kontrolny chciałem Państwu tak zwrócić uwagę, zasygnalizować pewne rzeczy, bo tamte odcinki, te wcześniejsze, one są długie, one już są takie, niektóre z nich też wykładowe, pochodzą właśnie z tej Akademii Budowy Domu, gdzie no, każdy odcinek, każdy wykład ma 45 minut około. No i to już bardziej, jeżeli będziecie Państwo chcieli zgłębiać, no to ma to sens, jak gdyby. Natomiast na początek faktycznie polecam te odcinki teraz, ten budżet kontroli 1, później 2 o tych technologiach, o działkach, krótko tam było też chyba 15 minut,
Ostatni odcinek o tym drewnie. Dzisiaj mamy tą infrastrukturę, takie spojrzenie, całość, podsumowanie, wyłapanie tych braków, gdzie tam jeszcze nie doszacowaliśmy, czego nie wzięliśmy pod uwagę. No i kolejne dwa odcinki niebawem. Zapraszam oczywiście również do odwiedzin strony Akademia Budowy Domu. PL pod tym filmem, jak zwykle tekst, gdzie udostępniam sporo linków. Zapraszam Państwa do grup, które są na Facebooku, które mam nadzieję gdzieś tam będą pomocne w zagadnieniu kupowania działki, czy w zagadnieniu budowania. No, tam też jest pewien jakiś taki obraz no, mojej pracy, tego inwestorstwa zastępczego, tego czym się zajmuję po prostu na co dzień, wyręczając inwestorów w tym całym procesie. Także zapraszam do korzystania. Wszystkiego dobrego, budująco pozdrawiam. Do następnego razu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.